dzięki inicjatywie pani prezes profesor Bogumiły Gisbert-Studnickiej możemy dzisiaj gościć tak wspaniałych artystów i wysłuchać koncertu, który jak mniemam dostarczy państwu niezapomnianych wrażeń. Bardzo proszę o zabranie głosu panią profesor Bogumiłę Gisbert-Studnicką, prezes Stowarzyszenia Promującego Młodych Artystów, która opowie państwu o dzisiejszych naszych wykonawcach oraz programie koncertu. Zapraszam pani profesor. Dobry wieczór państwu, witam bardzo serdecznie i mam olbrzymią przyjemność zapowiedzieć dzisiejszy pianistyczny wieczór. Wystąpi przed państwem dwoje bardzo młodych pianistów, 22-23 lata. Ale są to pianiści już, mimo tak młodego wieku, z najwyższej półki. Rozpocznie ten koncert Kryniczanka Agnieszka Zachaczewska, która urodziła się tutaj w Krynicy, która tutaj pobierała pierwsze lekcje gry na fortepianie. Potem przeniosła się oczywiście do Krakowa i która tutaj zdobywała wiele już sukcesów. Była stypendystką rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, ale również burmistrza Krynicy Zdroju. Wiele razy otrzymała także stypendia artystyczne przyznawane przez Fundację Stypendialną Almanachu Muszyny. Szanowni państwo, a teraz nasza gwiazda, Krzysztof Książek, jest finalistą tegorocznego i laureatem dwóch nagród pozaregulaminowych tegorocznego 17. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Szanowni państwo, przed państwem finalista. To, że nie dostał żadnej nagrody, to wcale nie znaczy, że był gorszy od tych nagrodzonych. Szanowni państwo, różnice w punktach są minimalne, niewielkie. Czasami wystarczy pół punktu. Także mamy przed sobą wielkiego pianistę, bardzo młodego, Krzysztof Książek. Thank you.
Agnieszka Zachaczewska, Krzysztof Książek. Prosimy jeszcze raz, pokażcie się Państwo, zasłużyliście na brawa. I specjalne podziękowania dla Pani Profesor Gisbert-Studnickiej, Spiritus Mobile dzisiejszego koncertu. Zapraszamy Pani Profesor, proszę się jeszcze coś pokazać.